Witamy Państwa bardzo serdecznie na jesiennej odsłonie tegorocznego Festiwalu Kopernika. Jest ze mną gospodarz festiwalu, ksiądz profesor Michał Heller. Witam Państwa serdecznie. No a ja się nazywam Wojciech Bonowicz, będę miał przyjemność prowadzić dzisiejszą rozmowę. Nasza rozmowa jest kontynuacją wcześniejszego spotkania. Rozmawialiśmy parę miesięcy temu o czasie. Podobno tak się ta rozmowa spodobała, że słuchacze, słuchaczki zażądali, żeby była jakaś kontynuacja. No i zaproponowano temat wieczności. Ja muszę szczerze ci powiedzieć, że jak się zacząłem przygotowywać do naszej rozmowy, to się trochę poczułem jak taki student, który się przygotował. Do wieczności trzeba się przygotować. No właśnie. A czasu miałem mało. Czułem się trochę jak taki student, który się przygotowuje do egzaminu i nagle zdaję sobie sprawę, że nie za bardzo rozumie, co to za przedmiot właściwie on ma zdać. Co on właściwie studiuje. I chciałem cię zapytać, czy ty w ogóle dużo rozmyślasz o wieczności? Bo ja się złapałem na tym, że właściwie o wieczności nie rozmyślam tak często. Jak to jest u ciebie? Czy rozmyślasz często i czy rozmyślasz więcej niż kiedyś? Czy rozmyślam? Może niekoniecznie rozmyślam, ale ta wieczność jakoś jest, jest obecna. Jest przede wszystkim obecna w moich księżowskich obowiązkach, bo tam to jest ona na co dzień. Otwieram brewiarz i już mam tam zaraz przypomnienia o wieczności. Idę do kościoła, sprawiam sakramenty, już są te wieczność się pcha sama. Czy chcesz, czy nie chcesz. No, czasem mi się zdarza, że jestem przy umierającym. Nie pracuję w duszpasterstwie, więc to się mi zdarza rzadko, ale się zdarza. No, a wtedy to już jest tak, się wieczność pcha na całego do człowieka. To jest zresztą jedno z najtrudniejszych zadań, właśnie pomagać komuś przejść do wieczności, jak sam człowiek nie wie, jak to jest. Także ta wieczność jest obecna. No i skutkiem tego czasem muszę o niej rozmyślać. A wtedy filozof się odzywa w księdzu? Te księżowskie obowiązki budzą w tobie filozofa? Czy? Ja myślę, że to ex post, nie na bieżąco. Na bieżąco jesteś zaangażowany w akcję, musisz coś robić. Przywołujesz swoje jakieś przemyślenia poprzednie, żeby się z tym kimś podzielić, czy w konfesjonale, czy właśnie przy umierającym, czy tylko chorym. To są trudne chwile, ale ta wieczność się wpycha, jak powiedziałem. Ale muszę powiedzieć, że oprócz tego myślę o wieczności, myślę trochę filozoficznie, trochę teologicznie, trochę praktycznie. Dosyć często, czy częściej niż dawniej, no na pewno częściej niż wtedy, gdy byłem bardzo młody, ale już od dłuższego czasu te myśli jakoś się mi błąkają po głowie. I to są myśli dobre. Ja sądzę, że jednym z takich wykładników mądrości, a człowiek się stara być mądry, to jest wybiegać myślą naprzód. Gdyby ludzie myśleli troszkę bardziej perspektywicznie, niekoniecznie od razu o wieczności, ale tak wybiegać rok, dwa naprzód, to by mniej głupstw robili. A jeśli się wybiega jeszcze dalej, to może jeszcze mniej głupstw by robili. To jeszcze do tego pewnie dojdziemy, czy myślenie o wieczności to jest wybieganie naprzód, czy może w głąb, nie? Ale chciałbym cię zapytać, w ogóle skąd się to pojęcie wieczności narodziło? Czy my jesteśmy w stanie to jakoś uchwycić? Dlaczego ono się pojawiło właściwie w ludzkim języku? I co było pierwotnym impulsem? Religia? No chyba religia. Tak mam wrażenie, że jest to pojęcie przede wszystkim religijne. Przypuszczam, to jest taka moja odpowiedź natychmiastowa, bez głębszych przemyśleń, że to pojęcie się pojawiło jako kontrast do pojęcia czasu, do pojęcia przemijalności, do
kontrast do tego, że czas się kiedyś skończy dla konkretnego człowieka. Ale samo pojęcie, nawet jako pojęcie teologiczne, ono chyba bardzo powoli się wyłaniało z ludzkich przemyśleń. Ciekawie, jak to wygląda właśnie w Biblii w Starym Testamencie. W Starym Testamencie mamy bardzo wyraźnie ewolucję takich religijnych pojęć. I rzecz ciekawa, kiedyś się tym interesowałem, że pojęcie nieśmiertelności, życia wiecznego, życia po śmierci pojawiło się bardzo późno w księgach Starego Testamentu. Właściwie dopiero w dwóch księgach się to pojawia w takiej jasnej postaci, mianowicie w księdze Hioba i w księgach machabejskich. I księga Hioba nie wiadomo, kiedy powstała. Są dyskusje na ten temat. Trudno z jej analizy wywnioskować jak czasu jej narodzenia, ale najczęściej się przyjmuje gdzieś w okresie niewoli babilońskiej, więc to jest długi kawał historii Izraela bez pojęcia życia wiecznego, pośmiertnego. Natomiast Księga Machabejska jest ostatnią chronologicznie księgą Starego Testamentu, jakiś drugi wiek przed Chrystusem, i tam ono się już pojęcie to pojawia wyraźnie. Więc widzimy, że pojęcie wieczności nawet w Biblii ewoluowało dosyć późno. Rodziło się jakby, nawet nie tyle ono ewoluowało. Pewnie, czy... Tak, rodziło się. I to nie znaczy, że jego nie było wcześniej, tylko ono było bardziej może instynktowne. No bo ślady tego to chyba w najstarszych pochówkach już jakieś są, że jakoś ludzie czuli, że coś, że to nie koniec. Że gdzieś się przechodzi, jeszcze nie wiadomo gdzie, ale... Że trzeba te jakieś ulubione potrawy zmarłego tam zostawić, żeby jednak mógł się tam na drugiej stronie pożywić. A powiedz mi, jak to pojęcie mogło być rozumiane? No... Biblia w końcu nawiązuje też do rozmaitych azjatyckich kultur, gdzie pojawiła się na przykład koncepcja wiecznego powrotu, no, czyli jakaś koncepcja wieczności, wieczności jako kręcących się nieustannie kół. No właśnie, te koła, że to się kręci. Znawcy przedmiotu, etnografowie i inni badacze dawnych kultur twierdzą, że pierwotnym pojęciem w stosunku do wieczności było pojęcie kolistego czasu. Że to się wzięło z obserwacji sezonów, zmian pór roku. Wszystko się w przyrodzie kręci, dzień się powtarza, noc następuje i w kółko, potem wiosna, lato, jesień, zima i tak dalej. Układy planet, jak zaczął tak to jest, obserwować. Jak znaczy to, że to wszystko się powtarza, więc jest cykliczność. U Greków, tego poglądu są ślady u Platona, był taka idea wielkiego roku. Gwiazdy poruszają się, czy planety głównie, i jeżeli kiedyś nastąpi taki moment, że położenia planet i gwiazd będą dokładnie takie same, jak już kiedyś były, to czas się zamknie i się cykl zacznie powtarzać. Ten wielki rok to było kilkaset tysięcy lat, prawda? Czy coś takiego? To różnie tam obliczali, ale w każdym razie ta koncepcja była tego wielkiego roku. Że się koniec połączy z początkiem i zaczniemy znowu... Tak. I w następnym cyklu będziemy tu siedzieć i dyskutować to samo. A w którym momencie to doszło aż do takiej przerażającej wizji? To znaczy, że to, co robimy w tej chwili, już kiedyś było, prawda? I było nieskończoną ilość razy. No to dosyć późno. Tą ideę wyraźnie u niczego mamy, można zaobserwować. Ale ona była dużo, dużo wcześniej. Jeszcze wróćmy do starożytnych Greków. Otóż Platon w Timajosie, to jest ten wielki mit platoński o stworzeniu świata, Demiurg wpatruje się w wieczne idee i na ich wzór tworzy wszechświat. I absolut platoński, idea dobra, ona istnieje poza czasem, jest wieczna.
nie bierze udziału w przygodach czasu, jest poza czasem, a czasowa. I Demiurg chciał stworzyć świat na wzór tej wieczności, ale nie dał rady, dlatego że to materia nie wytrzymuje tego pojęcia. I wpatrując się w te wieczne idee, on zrobił coś, co jest najbardziej podobne do wieczności. I czas to jest ruchomy obraz wieczności, że to jest właśnie ten czas kolisty. Nie mógł stworzyć wieczności, więc czas się zapętlał i chodził w kółko, chodził w kółko, chodził w kółko. Mm-hmm. I ciekawe, że ta idea była bardzo żywa w starożytności. I co ją zwalczyło, co przerwało to kolisko czasów? Otóż wtedy, jak się grecka kultura spotkała z żydowską, z judaistyczną i potem z chrześcijaństwem, to nastąpiło rozwarcie tego koła. Mianowicie w Biblii mamy stworzenie świata na początku. Mm-hmm. Przerywa się ten cykl. Bo w Biblii są ślady tej filozofii wielkiego, wiecznego powrotu, prawda? Ale one są natychmiast wyparte przez większą wizję. No właśnie. To jest ta wizja, że świat został stworzony przez Pana Boga, więc ma początek i nie może być to nieskończony ten cykl. A potem przyszło chrześcijaństwo i mamy wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest jedyne wydarzenie w historii, niepowtarzalne. Ono się już nigdy nie powtórzy. Czas się wyprostował. I potem ciekawe, że ta idea linearnego czasu tak się zakorzeniła w kulturze, że dzisiaj uważamy ją za pierwotną. Że czas to jest coś, co nie ma początku, nie ma końca, jest taka linia prosta w obie strony. Mhm. Czy to można powiedzieć tak, że to są dwa różne rozumienia wieczności w takim razie? Czy dwa różne wyobrażenia wieczności? Czy to można nazwać rozumieniem, tamte koncepcje? To niewątpliwie jest jakiś ruch w kierunku rozumienia. Aha. Bo my bardzo nie lubimy czegoś nie rozumieć. No właśnie. Mity są też po to, żebyśmy tak, rozumieli w jakimś sensie. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to my wolimy sobie stworzyć pseudo wyjaśnienia, niż zostawić bez wyjaśnienia, bez zrozumienia. Mhm. I dlatego nasze rozumienie jest wspomagane wyobraźnią. I to są dwa wyobrażenia wieczności, które... historycznie ciekawie, że najpierw było jedno, potem zostało wyparte przez drugie. No i dzisiaj chyba ten linearny czas jest bardzo powszechny. W każdym razie... Ale to doprecyzujmy, Michał. To znaczy w tym wyobrażeniu takim kolistego czasu wieczność byłaby czym? A czasowością jakąś? Nie, wieczność by była tym kręceniem się w kółko. Tym kręceniem się w kółko. Że nie ma początku, nie ma końca. To jest... No bo... Tak można zaprojektować definicję wieczności, coś, co nie ma początku. Ale idee platońskie się nie kręcą w kółko. One są w jakiejś tam bezczasowej rzeczywistości. A to już jest inna rzecz. To już jest wyrafinowane pojęcie nieludowe, tylko Platona, filozofów, że czas, który podlega materii, czy materia, która podlega czasowi, ona bierze udział w tych wiecznych obrotach, bo nie może sprostać istnieniu w wieczności, ale absolut, czy idee dobra, piękna i tak dalej, one są aczasowe, istnieją poza czasem. Mhm. I według, ale to już to pojęcie słowa wieczność, eternitas, to właściwie wprowadził potem Plotyn, a nie Platon, który już właśnie mówił wprost o tej wieczności, że, no a potem chrześcijaństwo oczywiście. A w chrześcijaństwie no to Orygenes i święty Augustyn bardzo dużo wnieśli do tego pojęcia, zwłaszcza święty Augustyn, prawda, że sławne to, że co to jest czas, to wiem, tak, dopóki mnie ktoś nie pyta, a co robił Pan Bóg, zanim stworzył wszechświat, to jest pytanie źle postawione, bo zanim stworzył wszechświat, to nie było czasu, więc nie można takiego pytania stawiać. To jest augustynowskie słynne. Mhm.
rozróżnienie. Czyli można by powiedzieć, że w obu tych wizjach to, co absolutne, jest jednak zawsze w, jakimś w jakiejś bezczasowości. Nie? To nie ma, bo wiesz, o co mi chodzi, że chrześcijaństwo wydaje się unikalne w tym punkcie, że nagle się te rzeczywistości dwie przecinają. No nie? Wcielenie polega na tym, że nagle ten dystans między tym, co, jak nazywamy to tak nieudolnie, doczesne i tym, co wieczne, nagle znika. Nie? Choćby na ten krótki moment życia Jezusa. Czy to dokonuje jakiejś takiej rewolucji w myśleniu o wieczności? To pojawienie się takiego faktu w ludzkiej wierze, tak powiedzmy ostrożnie. No ja myślę, że z całą pewnością, że ten ewenement chrześcijaństwa, jak zauważyłeś, polegał na tym, że ta wieczność wkracza w czas. No, tego najbardziej takim jawnym przejawem to jest wcielenie, gdzie wieczność wkracza w czas. I rzecz ciekawa, że pierwsze sobory, które są chrystologiczne, chciały zrozumieć, na czym polega wcielenie. To jednym z głównych problemów, z jakimi się zmagano, to był problem, jak Bóg nieskończony dał się ograniczyć w czasie i w przestrzeni. I jest taki teolog protestancki, już nieżyjący, Torrens. Mhm. On napisał piękną, krótką książeczkę pod tytułem Time and Incarnation, Space, Time and Incarnation. Czasoprzestrzeń i wcielenie. I on właśnie opisuje tam zmagania tych pierwszych trzech soborów z tym, jak w tą grecką koncepcję czasu i przestrzeni nie tych wielkich filozofów, tylko taką, jaka kursowała wśród inteligencji, powiedzmy, greckiej. Jak w to włożyć to chrześcijaństwo, które z wiecznością wkracza w czas. I to ten proces został wtedy zapoczątkowany w okresie ojców Kościoła. Potem cała scholastyka się z tym starała zmierzyć. Prawda? Jak Boecjusz, jego koncepcja wieczności, no potem święty Tomasz i tak dalej, nie mówiąc już o czasach nowożytnych, z Leibnizem na czele. Także to rzeczywiście był bardzo płodny okres, kiedy te pojęcia greckie z chrześcijańskimi się spotkały i coś nowego się zapoczątkowało. Ale to jest, jak rozumiem, no tajemnica. Znaczy, tego się nie da rozwiązać, prawda? Rozumiem, że oni szukali jakichś przybliżeń, ale ostatecznie zostajemy, no, tak jak w tekście kolędy, no, ma granice nieskończone. Znaczy, no, musimy zostać w sferze jakiegoś paradoksu. Oczywiście, że tego się nie da pojąć. Jesteśmy na progu tajemnicy, albo nawet w samym jej środku, ale tym ojcom Kościoła, którzy się z tym zmagali, chodziło trochę o co innego. Przyświecał im cel katechetyczny i misyjny. Trzeba było nawrócić świat pogański, a ludzie myśleli wówczas kategoriami greckimi. I trzeba było te prawdy biblijne, przesiąknięte tradycją judaistyczną, w jakimś sensie przełożyć, że może się w tych głowach, które były pełne kategorii greckich, żeby się zmieściły. I tak to się zaczęło. Zresztą ten sam problem jest i dziś. Jak ludziom dzisiejszym, pełnym tych kategorii współczesnych i ponowoczesnych, jak im to przedstawić, żeby to było dla nich strawne. Żeby im się to zgadzało z innymi też elementami. Ale wiedzy. Ja tu mocno podkreślam, że wszystkie wysiłki teologów i filozofów, żeby to zrozumieć, one są właśnie, mają ten cel taki praktyczny, katechetyczno-misyjny. Natomiast gdy chodzi o filozofię tego wszystkiego, to trzeba sobie zdać sprawę, że po prostu my nic nie wiemy. Zresztą są próby oswojenia czegoś, co wiemy, powiedzmy, z objawienia, z teologii i chcemy to jakoś przełknąć.
Ale te wszystkie wyobrażenia, co to jest wieczność, jak się to ma do czasu, to one są nam potrzebne, bo bez tego nie możemy właśnie przełknąć tego wszystkiego. Ale trzeba z góry sobie zdawać sprawę, że to jest tylko nasze przybliżenie i prawie na pewno jest całkiem inaczej. No, niemniej z chrześcijaństwem przychodzi jakby wzmocnienie takiej wizji dualistycznej, prawda? No właśnie tego przeciwstawienia tutaj i tam jakieś. No tak mówię teraz trochę metaforycznie. Porządek doczesny, porządek wieczny. Wydawałoby się, że właściwie chrześcijaństwo powinno to znieść. Że no, skoro Jezus robił wszystko tak jak my, prawda, to znaczy żył tak jak my, oddychał tak jak my i tak dalej, to znaczy, że ten dystans między światem ludzkim i światem boskim nie jest taki wielki. Tymczasem jakby religia ciągle tak funkcjonuje, także religia chrześcijańska w różnych swoich odmianach, jako taka religia trochę, wiesz, ustanawiająca dalej, podtrzymująca te dwa porządki. My jesteśmy tutaj, a tam ponad tym jest jakby inny boski świat. Czy ten dualizm daje się jakoś przekroczyć? Czy my byśmy mogli bardziej, powiem tak trochę może ostro, myśleć bosko o naszej codzienności? Bardziej tak codziennie o naszym Bogu? Ty dotykasz bardzo ważnego problemu, właśnie tego dualizmu, który jest bardzo głęboko zakorzony w zachodniej teologii i filozofii, od scholastyki i później. Ciało i dusza i tak dalej, tak. To są te wszystkie dualizmy. Dzisiaj tendencja i w filozofii, i w teologii jest raczej monistyczna. Na to tradycyjni teologowie bardzo się oburzają, że to jest zakwestionowanie podstaw. Ale chyba to nie jest zakwestionowanie podstaw, tylko to jest inne spojrzenie na to, na coś, co i tak wykracza poza nasze możliwości. Ale wydaje nam się tak w duchu całego dzisiejszego przyrodoznawstwa, że rzeczywistość jest jedna. Nie ma jakiegoś innego świata, tylko jest jeden świat, który ma może dwa bieguny co najwyżej, i które nie są drastycznie różne. Jest taki filozof w Warszawie, Mieszko Tałasiewicz. On głosi taką ciekawą koncepcję, że nie ma sprzeczności między teologią i naukami, tylko nauka jest szczególnym przypadkiem teologii. Dlatego, jak to uzasadnia? Bardzo ciekawie, mianowicie jest jedna rzeczywistość, która obejmuje wszystko. A nauka zajmuje się tylko wycinkiem tej rzeczywistości, ma swoje metody autonomiczne i tak dalej, ale ona jest włożona w większą rzeczywistość i jest tylko szczególnym przypadkiem tej rzeczywistości. My się tutaj grzebiemy, ale de facto to jest wszystko coś jednego. Taka dosyć radykalna koncepcja, ale nie pozbawiona pewnych racji. Radykalna, bo jakby to, co empiryczne, umieszcza trochę jakby w zależności od tego, co nieempiryczne. Tak. A ty co o niej myślisz? No, to jest ładne ujęcie, ale wymagałoby doprecyzowania, co to wszystko znaczy, że Zresztą on to robi w niektórych swoich tam, w jednym swoim pewnie artykule. Pewnie jeszcze do tego dojdziemy, bo pewnie dojdziemy też do tego pojęcia, którym lubisz się posługiwać, pola racjonalności. To jednak jest trochę bliskie temu. To znaczy takiej, jak ja to nazywam, zawsze większej wizji. To znaczy więcej niż można sprawdzić doświadczeniem, na pewno istnieje, tylko na razie nie wiemy, co z tym zrobić. A zapytam cię tak Ja jeszcze a propos tego dualizmu, on się przejawia w takich praktykach religii. No o tym myślę. Wchodzę do kościoła i widzę na przykład w zakrystii napisany napis taki, dawniej to był bardzo często, teraz rzadziej, ale bywa, żeby zachować ciszę, dostojeństwo, bo Bóg jest tuż. Mhm. To jest herezja, Pan Bóg jest wszędzie. No właśnie. Tak. To jest to rozdzielanie. Oczywiście wiadomo, co ten napis tam, jaka intencja była tego napisu, no ale tak literalnie to
Tak, tak. A powiedz mi, bo skoro mówimy już też o takich popularnych wyobrażeniach, o czym sobie myślisz, jak odmawiasz modlitwę wieczne odpoczywanie? Nie przepadam za tą modlitwą. O, dlaczego? Wprawdzie odpoczynek to jest coś, co mnie bardzo często pociąga, bo go nie ma, bo człowiek jest zmęczony, ale jakbym tak miał wieczność całą odpoczywać, to raczej by mi się to nie za bardzo podobało. Oczywiście rozumiem intencję teologiczną tej modlitwy, że po trudach i znojach życia wreszcie człowiek zasługuje na to, żeby jakoś skonsumować owoc tego życia. Ale dla mnie wieczność to jest jednak pełna aktywności, mi się wydaje. Tak przynajmniej sobie wyobrażam. Podkreślam, że moje wyobrażenia nie biorę za nie odpowiedzialności. Ale na przykład dla mnie spotkanie z wiecznością to będzie bardzo ciekawe. To będzie no naprawdę dla mnie coś ciekawego, żeby się zobaczyć, jak to naprawdę tam będzie. I to, ja myślę, że tam dopiero się zacznie poznawanie tego wszystkiego. Tutaj znamy fragmenciki, człowiek się uczy ciągle czegoś, coś nowego zdobywać, świat jest ciekawy, co się nauczył, to już potem zapomina i znowuż musi drugi raz się tego uczyć. A tam wreszcie zobaczę, jak to wszystko jest. I to chyba świat jest tak, i rzeczywistość jest tak ciekawa, że no wieczności zabraknie, żeby do końca wszystko zrozumieć. I to chyba jest bardzo aktywne. I taki wypoczynek to jak najbardziej. Ale po to, żeby więcej jeszcze pracować. Nie? Ale właśnie mam nadzieję bez tego ubocznego produktu każdej pracy, to znaczy zmęczenia. To myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do takiego tekstu, który kiedyś napisałeś pod znamiennym tytułem Czasoprzestrzeń i wieczność. Ty już nam ten tekst czytałeś w ramach wiosennej odsłony Festiwalu Kopernika, ale chciałbym cię poprosić, żebyś przeczytał jego początek, pierwszy akapit, no bo tam jakby mierzysz się po swojemu z tematem wieczności. Więc czytam. Rano, zwykle o tej samej godzinie, wychodzę z domu. Zamykam drzwi na klucz. Schodami w dół. Przemierzam podwórze. W zimie jest jeszcze całkiem ciemno, a wczesną wiosną i jesienią nijako. Przechodzę przez bramę pod blokiem mieszkalnym. Wiosną na dachu sąsiedniej kamienicy gołębie na dobre rozpoczynają swój dzień. Mijam codziennie tych samych ludzi spieszących do pracy, te same sklepy. Niektóre powstały całkiem niedawno. Przechodzę jezdnię na pasach i nieco zwalniam, bo jest bardziej pod górę. Już prawie pół drogi. Jeszcze tylko trzeba przejść jedną ruchliwą ulicę, a potem w dół. Spoglądam na zegarek. Nie muszę się spieszyć. Jestem prawie u celu. To jest twoja droga do kościoła. Ranny spacer do kościoła, codzienny. Mm. Powiedz tak naprawdę, dokąd nas ten spacer prowadzi? Co nam chcesz powiedzieć, opowiadając o tym, jak wygląda twój poranek? Chciałbym zilustrować takim codziennym swoim spacerem, szeregiem wydarzeń, które się składają na spacer poranny. Chciałem zilustrować ten prosty fakt, że idąc człowiek, a nawet nie idąc, siedząc, zakreśla jakąś trajektorię w swoim życiu. W tym wypadku dokładnie w przestrzeni zakreślam tę trajektorię od wyjścia z bramy, z drzwi mojego domu do wejścia do kościoła. I to zostawia ślad w przestrzeni. Ale można ten ślad wzbogacić. Mianowicie można każdemu punktowi na tej drodze przypisać godzinę. I wtedy ślad w przestrzeni zamienia się na ślad w czasoprzestrzeni. W
każdym punkcie wiem, o której godzinie byłem. I historia ludzkiego życia to jest taki ślad w czasoprzestrzeni. Nie tylko jeden spacer, ale od narodzin do śmierci. To jest pewna krzywa w czasoprzestrzeni, którą zakreślam. W każdym punkcie jestem o jakiejś godzinie. Temu odpowiada pojęcie właśnie czasoprzestrzeni. Czasoprzestrzeń to jest taki twór złożony z punktów i każdy punkt to jest, określają trzy liczby, które określają miejsce i jedna liczba, która określa godzinę. To są cztery współrzędne i to jest czasoprzestrzeń. Dlaczego o tym mówię? Bo można spojrzeć już tak w fizyce na świat dwojako. Albo ten świat rozpatrujemy jako proces w czasie, taki linearny, jak mówiliśmy. Tak. Jako historię. Historię, tak. Ale tak to jest, że czas płynie, a w każdej następnej chwili niejako świat się wyłania. Przed tej chwili jeszcze nie ma, tak. A on się wyłania. A stara chwila zapada się w nicość. To jest też ciekawe, że my istniejemy tylko na ostrzu brzytwy. Przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie ma. Ale można na to spojrzeć, to jest taki tak zwany proces, taki świat stawania się, tak to nazwijmy. Ale jest inna koncepcja, wyrosła z teorii względności Einsteina, gdzie świat się przedstawia jako pewien blok, jako czasoprzestrzeń, która istnieje cała naraz i w tej czasoprzestrzeni jest historia zakreślona, mojego życia, od początku do końca, ona sobie już tam istnieje. I teraz tylko moja świadomość porusza się po tej linii, po tej historii w ten sposób, że zawsze dotyka tylko w jednym punkcie. Tak sobie można wyobrazić, że jest koło, które toczy się po ziemi, po jezdni. Jezdnia to jest ta czasoprzestrzeń, ten blok. A koło, jak się toczy, to w każdym momencie dotyka czasoprzestrzeni w jednym punkcie i sprawia w naszej świadomości, że czas płynie, że. A on sobie nie płynie, to my płyniemy w czasoprzestrzeni. My się jakby przesuwamy przez ten ciąg taki chwil naszego życia. To jest życia. Świat blok. Aha. Świat blok. To była taka wizja, która potem bardzo w tak sztukę czy literaturę zapładniała. Pamiętam wiele takich utworów, które mówiły o tym, że możliwe jest wypadnięcie z czasu i wpadnięcie w innym punkcie tej sekwencji, prawda? To chyba jest taki wiersz Rilkego, że to nie czas płynie, tylko my płyniemy w czasie. Mhm. Ale powiedziałeś, że to jest koncepcja, na którą wpłynęło powstanie teorii względności. Ale tak sobie myślę znowu o tym, co mówiliśmy wcześniej, że to jest też taka trochę wizja, to są takie też konkurencyjne wizje, jak pisać o Bogu kiedyś w teologii. Prawda? Czy Bóg jest, czy Bóg się staje? Prawda? Czy Bóg jest niezmienny, czy jednak? No właśnie, dlaczego ja w tym eseju to wyciągnąłem całą tę sprawę? Właśnie chcąc podejść do tytułowego problemu wieczności, bo ten esej dotyczy wieczności. Że właśnie wieczność to istnienie poza czasem i poza czasoprzestrzenią. Więc oczywiście to już nie teoria względności, tylko daleka ekstrapolacja taka teologiczna. Ale punktem wyjścia jest ta koncepcja czasoprzestrzeni. Świat się dzieje w czasoprzestrzeni. Te historie to są krzywe w czasoprzestrzeni. Nasza rozmowa i nasza tak rozmowa, dalej. Tak, Przemek patrzy na zegarek, który nas rejestruje tak i ile jest, zajęliśmy czasu. To wszystko są krzywe poplątane w czasoprzestrzeni. Geometria czasoprzestrzeni. Natomiast Pan Bóg na to patrzy jak gdyby z zewnątrz. I on ma ogląd tego, widzi początek naszego życia, koniec naszego życia, początek świata, koniec tego świata. Nie musi wpływać na to, co się dzieje w tym świecie. On obserwuje tylko. On ma nas całych naraz. Całych naraz ma. Mhm. I to jest koncepcja Augustyna, że świat jest podległy czasowi, natomiast Pan Bóg istnieje poza czasem,
a to jest takie znane powiedzenie, znana definicja wieczności Boecjusza, że wieczność to jest posiadanie czasu w sposób doskonały, całego naraz. Mm-hmm. No bo to jest, czasem sobie filozofowie zadają pytanie, dlaczego wszystko nie dzieje się w jednym momencie, tylko jest rozciągnięte w czasie. To jest właśnie to, że tutaj jest rozciągnięte w czasie, a Pan Bóg to widzi w ciągłym teraz, z zewnątrz jakby. No i tutaj właśnie w tym eseju, jak idę dalej jeszcze i co to jest wieczność, ta wieczność, w którą ja kiedyś wejdę jako wierzący chrześcijanin i jak to będzie. Oczywiście podkreślam, że to jest moje wyobrażenie, za które nie biorę odpowiedzialności, a prawie na pewno wiem, że jest inaczej, jeszcze piękniej, jeszcze wspanialej. Ale tak sobie to wyobrażam, że co to jest wieczność? To jest odzyskanie swojego życia na nowo. Cała ta historia, która się dzieje, jest zapisana w czasoprzestrzeni, a mówiąc teologicznie, jest zapisana w Bożej pamięci, w Panu Bogu. O, to nie przeminęło, to jest. I teraz ja to odzyskuję w ten sposób, że no, to jest stara teologiczna prawda chrześcijańska, że zbawienie polega na visio beatifica, na zjednoczeniu z Bogiem i kontemplacji tego Boga. Ja w Panu Bogu kontempluję swoje życie. Widzę je tak, jak je widział Bóg. Tak, a też całe naraz. Całe naraz, a czasowo. Nie wiem, jak to będzie w szczegółach wyglądać, czy będę mógł podróżować po całym swoim życiu tam i z powrotem, czy jednym oglądem, czy jeszcze jakoś inaczej, ale no, to jest to bogactwo różnych możliwości. No, to jest... Jak ja tak myślę o wieczności, to człowiek jest ciekaw i trochę się denerwuje, że to tak długo trwa, zanim się to zobaczy. No. Nie, jak czytałem ten twój esej, to sobie myślałem właśnie o tym, że to jednak będzie wyjście z czasu i w związku z tym nie wiadomo właściwie, na czym miałaby, czy tam będzie jakaś no, dynamika, jakiś ruch. A dzisiaj w tej rozmowie powiedziałeś, że jednak oczekujesz od wieczności, że tam... Ja to nazywam aktywność dynamiki, ale to nie musi być ruch podległy czasowi, coś innego. Tak, tak. No także o wieczności warto czasem coś pomyśleć. Nie, bo tutaj tak streszczając ten artykuł, pominęliśmy jeden ważny moment. To znaczy ty w pewnym momencie odwołujesz się do tej filozofii także tego świata mikroskopowego, w którym czas znika. Mamy, że my już jakby się potrafimy dobrać do takiego świata, który jest na tym poziomie bardzo podstawowym. I tak, to jest takie podparcie tej mojej wizji. Mianowicie chodzi o to, że nie tak dawno jeszcze, a w XIX wieku z całą pewnością, nie potrafiono sobie wyobrazić istnienia bez czasu i przestrzeni. Wręcz w różnych podręcznikach takich filozofii przyrody to się mówiło, że to, co istnieje, to musi istnieć w czasie i przestrzeni, że niemożliwe jest inne istnienie. No i dzisiaj takie twierdzenie w obliczu tego, co mówi fizyka, jest trochę anachroniczne, dlatego że nie mamy do dzisiaj... jakiejś podstawowej teorii ostatecznej fizyki, tej, gdzie się na najgłębszym poziomie wszystko by rozgrywało, gdzie te wszystkie oddziaływania fizyczne by były zunifikowane łącznie z kwantową grawitacją. Nie mamy, ale mamy wiele modeli częściowych, wiele usiłowań stworzenia takiej teorii i wiele z nich wskazuje na to, że na tym najgłębszym poziomie fizyka nie dzieje się na żadnej czasoprzestrzeni, na żadnym backgroundzie, na żadnym tle, że to tło czasoprzestrzenne wyłania się troszeczkę później z tych podstawowych procesów. A więc o ile 100 lat temu koncepcja takiego istnienia poza czasem była zupełnie oderwana od rzeczywistości, o tyle dzisiaj wydaje się, że czas to jest tylko coś, co jest ściśle związane z naszym
z naszym światem i to makroskopowym tylko, tym większych rozmiarów. Tylko ty tam piszesz troszeczkę o tym, że ten, że jakby dokonujesz trochę takiego uogólnienia, że z tego jakby w stronę refleksji nad wolną wolą człowieka trochę, nie? Co mnie trochę zaniepokoiło, bo jakby to tam na poziomie tych mikrocząstek czy nanocząstek się miały decydować takie sprawy jak wolna wola, wolny wybór, to wydaje się, że przeskok jest trochę za łatwy. Tak chyba się tutaj zygnę trochę. Bo... Nie wiem, czy dobrze odczytałeś moją intencję. Właśnie. Ja tam o wolnej woli piszę tylko w jednym miejscu i mianowicie i trochę w innym kontekście, że czas nas straszliwie ogranicza, koncepcja czasu jest ogranicza. Przestrzeń nas też ogranicza, ale nie tak bardzo. W przestrzeni możemy sobie podróżować z Krakowa do Tarnowa, z Ziemi na Księżyc. No wiele dalej to już gorzej, ale możemy teoretycznie. Matematycznie też nas przestrzeń nie ogranicza, bo możemy wiele wymiarów wprowadzić. Ale chodzi mi o takie fizyczne swobodę. Natomiast czas nas piekielnie ogranicza. My jesteśmy ograniczeni do godziny w tej chwili 12:33 i koniec. I za chwilę będziemy 34 i na to nie ma żadnego wpływu. Wyobraźmy sobie, że ktoś nas zamknął w takiej stojącej trumnie, w takim jakimś komórce, która ma niewiele większe rozmiary jak naszego ciała i tam musimy siedzieć. Nie możemy się ruszyć ani w lewo, ani w prawo, ani w górę, ani w dół, ani żadną ręką nie ruszyć. Tak jest z czasem. Siedzimy w czasie teraźniejszym i nie możemy z niego na kawałeczek wychylić się. To jest straszliwe ograniczenie. I teraz wyobraźmy sobie, że nagle to ograniczenie pęka. Że my jesteśmy wyzwoleni od czasu. I dopiero wtedy jesteśmy wolni. Tu miałem na myśli tę wolność. I jakoś tak sobie wyobrażam moment przejścia do wieczności. Że z tego skurczu takiego, w którym tkwimy. Z tego więzienia w teraz. Z tej ciasnoty. Tak, nagle jestem. Szerokie horyzonty. Tak. Aha. A powiedz mi jeszcze, czy w ogóle pojęcie wieczności daje się sekularyzować? Znaczy, czy ono jednak nie ma sensu wyłącznie? Daje się sekularyzować. W kontekście religii. Daje się. Mianowicie, podam taki przykład z historii kosmologii. Aha. Mianowicie, idea Big Bangu, świat rozpoczął się od wielkiego wybuchu, jest tak bardzo naiwnie interpretowana, to po prostu się utożsamia początek świata ze stworzeniem. Pan Bóg stworzył świat. Przypomina się takie zdanie Jastrowa, taki astrofizyk amerykański z gdzieś lat 60. czy 70. Napisał książkę, w której napisał, że z takim wielkim trudem astronomowie, fizycy, kosmologowie wydrapują się na wierzchołek wszechświata i stwierdzają, że tam jest osobliwość, początek świata. I co tam widzą? Że tam banda teologów siedzi od wieków i śmieje się. No więc takie naiwne utożsamienie wielkiego wybuchu z początkiem świata. I to gdzieś się w latach 70. ta teoria wielkiego wybuchu się bardzo w kosmologii zadomowiła. Już widać było, że się z niej nie da wycofać. Udowodniono takie twierdzenia o istnieniu osobliwości. Wydawało się, że kosmologia sprzyja temu początkowi świata, rozumianemu tak trochę teologicznie. I co wtedy? Wtedy prawie natychmiast wymyślono ideę nieskończenia wielu wszechświatów. Nasz wszechświat jest tylko jeden z wielu możliwych. I nawet jeśli on się kiedyś zaczął czy skończy, to jest jeszcze innych nieskończenie wiele wszechświatów i ta wieczność będzie zawsze trwała. Bez jakiejś specjalnej obecności Stwórcy, tylko świat się
Potem jeszcze doszła taka koncepcja, że jedne światy stwarzają drugie i tak dalej, pączkują. To wszystko są te kolejne wielkie wybuchy, masz świecką koncepcję wieczności. No i to czysta spekulacja jest. Oczywiście. Ona ma jakąś podbudowę logiczną? Czy... No ma podbudowę logiczną, ale to już jest chyba temat na oddzielną dyskusję, bo to jest bardzo ciekawa koncepcja tych wieloświatów. Z początku ona rzeczywiście miała taką genezę trochę teologiczną, może nie teologiczną, filozoficzną, była związana z tak zwaną zasadą antropiczną, żeby uniknąć tego, że warunki, które są potrzebne do stworzenia życia, są takie bardzo specyficzne, no to trzeba przyjąć nieskończenie wiele wszechświatów, wszystkie warunki w nich są urzeczywistnione, a my istniejemy w tym wybranym świecie ze szczególnymi warunkami, bo w innych byśmy nie mogli istnieć. Mhm. Też takie zaświadczenie idei i było takie. Ale potem ta teoria wielu wszechświatów pojawiła się niezależnie od tych filozoficznych spekulacji, jako powiedzmy produkt uboczny innych koncepcji dotyczących tych najbardziej podstawowych teorii fizycznych, których poszukujemy, tak zwanej koncepcji inflacji, że ona powoduje powstawanie innych wszechświatów, potem tak, teorii superstrun, że one produkują te inne wszechświaty. To są oczywiście też spekulacje nie poparte żadnymi eksperymentami, ale już ta idea wieloświatów uzyskuje jakoś taką żyje własnym życiem. Fizyczną obudowę trochę. Tak. A to bym tak zapytał bardzo prosto, jak się mają do siebie pojęcia wieczności i nieskończoności? Jakbyśmy tak mieli prosto wyjaśnić humaniście, który na ten egzamin się nie może przygotować z wieczności. Pojęcie nieskończoności to jest ogromny temat w historii filozofii, w historii matematyki, ale już nie będziemy sięgać do czasów platońskich czy wcześniejszych. Ograniczmy się do matematyki, bo pojęcie matematyce, pojęcie nieskończoności występuje, jest bardzo ważne i ma bardzo wiele twarzy. Jest wiele różnych nieskończoności. Niemal prawie każdy dział matematyki ma jakby swoją nieskończoność. Nieskończoność arytmetyki, nieskończoność geometrii, nieskończoność tam w topologii. Pojęcia pokrewne, ale trochę odrębne. I pojęcie wieczności to jest pojęcie nieskończoności czasu. Jest szczególnym przypadkiem, jednym z wielu pojęć nieskończoności, które funkcjonują w matematyce. No tak najkrócej bym odpowiedział na twoje pytanie. Ale te dwa pytania się niewątpliwie bardzo, bardzo łączą. No i tym bardziej, że w teologii takim chyba moim zdaniem jednym z najcelniejszych określeń Pana Boga to jest to, że jest nieskończonością. Pojęcie zresztą matematyczne, chociaż pewnie tutaj jest teologiczny sens jeszcze inny. Więc ten temat nieskończoności jest bardzo taki fundamentalny. Jakoś tak on, powiedziałem, że jedno i drugie pojęcie stawia trochę opór wyobraźni, ale tak jakby nieskończoność trochę było łatwiej oswoić. Tak mi czasem wydaje, że możemy sobie po prostu wyobrazić jakiś taki nieskończony ciąg. Ciągle coś się pojawia dalej. Nie? Mówię teraz tak o bardzo takim potocznym wyobrażeniu. Coś cię ciągnie nieskończenie, na przykład polany na Orawie się ciągną, tak Józef Tischner opisywał. Nie? I wydaje się, że będziesz kosił, nie dokosisz nigdy do końca. Nie? Że coś a tymczasem takiego... ziemia jest okrągła i nagle zaczniesz kosić na swoich plecach. A słuchaj, jeszcze mi się przypomniało, kiedy się przygotowywałem, takie sławne zdanie Pascala, który o wszechświecie napisał. To też w związku z tą nieskończonością trochę. Cisza tych wiekuistych przestrzeni przeraża mnie. Nigdy cię o to nie zapytałem, a chciałbym cię zapytać, czy ciebie wszechświat kiedykolwiek przerażał? Wszechświat nie. Wszechświat mnie ciekawi, a ciekawość to nie jest, to raczej jest oswojenie przerażenia. Ciekawość.
podbijanie czegoś, raczej to jest agresja pewna, jestem ciekaw, jak to jest. Natomiast coś pokrewnego to może nie przerażenia, ale właśnie czasem jak myślę o takich rzeczach jak właśnie nieskończoność, wieczność i zaczynam, nie myślę naukowo, tylko tak po prostu pozwalam sobie, ja wiem, może to nazwać jakąś kontemplacją, ale taką filozoficzną, to wtedy czasem czuję, że to jest tak wielkie, że lepiej przestać. Coś w rodzaju takiej obawy, czy mój mózg to wytrzyma. A powiedz mi, czy wydaje ci się, bo tak teraz przyszło mi do głowy coś takiego, że czy to nie jest też tak, że skłonność do refleksji nad wiecznością wynika trochę z tego, jaki świat konstruujemy. Znaczy, że dzisiejszy świat, w którym wiele rzeczy jest na przykład bardzo krótkotrwałych, wiele przedmiotów, których używamy, jest po prostu doraźnych. Nie? Czy to jest świat, w którym wiesz, życie wieczne jest czymś, co jest naprawdę dla nas interesujące. Nie? Czy nie jest tak, że my jednak jesteśmy przede wszystkim ludźmi tej doraźności. Tę doraźność chcemy podnieść jakby trochę do rangi jakiejś wyższej. Socjologia czasem działa w przeciwnym kierunku niż filozoficzna refleksja. A rzeczywiście dzisiejszy świat dąży często do ułatwienia, do spłycenia, do wyeliminowania rzeczy, które wymagają większego myślenia. Tutaj mamy wieczność przed sobą, mam wieczne pióro. No tak, ja też. No, to ładnie się nazywa, wieczne pióro. Tak. Będzie wiecznie tak. Można napełniać no, i pisać. Tak. No, trzeba napełniać, ale jest wieczne. Tak. Ale technika idzie naprzód, nasze ambicje trochę maleją i mamy już co teraz? Mamy długopis. Trochę się opadły nasze ambicje. Z wieczności mamy długo. Tak. Ale on kiedyś wyschnie, a może nawet nie wyschnie, tylko wyrzucimy, bo teraz tyle tych długopisów jest, że nigdy się do końca jego nie wypisze, tylko wyrzuca i już jest następny, gdzieś ci dają w prezencie na jakiejś konferencji czy gdzieś. No więc jest długopis. No ale technika idzie naprzód i co? I potem mamy już tylko mazak. I od wieczności do mazaka. Tak to nasze życie często namaza wygląda. Namarzę i zniknie. Tak. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze wytłumaczę naszej publiczności, dlaczego tylko ja piję kawę. Otóż przed spotkaniem dowiedziałem się, że Michał musiał zrezygnować z kawy w ostatnim czasie, czyli są pewne rzeczy, z którymi trzeba się rozstać już wcześniej, zanim jeszcze zaglądniemy do wieczności. A myślisz, że w wieczności będziesz mógł się kawy napić? Ciekawy jestem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję państwu.